Nie powinienem tu dzisiaj ani przemawiać, ani celebrować tej świętej liturgii, ale powinienem siedzieć z wami w ławce, ściągnąć buty i czekać na Jezusa, który obmyje mi nogi. Bo w centrum tej dzisiejszej Ewangelii nie ma nic o chlebie i winie, które stają się ciałem i krwią Pana, byśmy się nią pożywiali. Nie ma słowa o tym, że Jezus wskazuje kogoś, kto za chwilę go zdradzi. Owszem, słyszeliśmy, że szatan już wypełnił swoją wolą Judasza, ale on jeszcze jest wśród apostołów. I właśnie w tym momencie w centrum postawione są misa, dzban z wodą i prześcieradło. U podnóża wywyższenia Chrystusa objawia się nam pokora Króla Wszechświata. Wstaje od stołu, ściąga swą szatę, owija się prześcieradłem i podchodzi do każdego ucznia. Klęka przed nim, bo nie da się umyć nóg, nie padając przed człowiekiem na kolana. Nie da się uczynić tego bez pochylenia się przed nim. W każdym zamożnym domu pewnie był jakiś niewolnik, który się tym zajmował, który wchodzącym gościom obmywał nogi. W każdym domu przy wejściu stał dzban wody i misa, aby umyć nogi przed posiłkiem. Ta dzisiejsza wieczerza nie odbywała się u nikogo w domu. Było to wynajęte pomieszczenie, a więc nie było gospodarza miejsca. Kto więc miał umyć przybyłym gościom stopy? Raczej każdy uważał się za lepszego od innych i nie zamierzał wykonywać tego rytuału. Piotr już pewnie uważał się za zastępcę Jezusa, więc nie chce uchodzić za słabego. Może Mateusz, ale on był wykształcony, on był księgowym. Przecież nie będzie uniżał się i mył nóg rybakom. Każdy z nich mógł myśleć wtedy, że jest lepszy od innych. Chrystus zwracał uwagę na rzeczy najistotniejsze. Dlatego to właśnie On uczynił, bo w każdym z nas widział wartość i uważał nas za lepszych od Niego. Ja wiem, że to brzmi jakoś tak nie bardzo. On, który jest najczystszy, najmądrzejszy, który jest chodzącą dobrocią i miłością, podejmuje się takiego zadania. To nie miał być gest, który miał pokazać jego pokorę, żeby apostołowie poczuli się głupio. To nie była udawana dobroć. Bo można do takiej roli się przygotować, będąc jednocześnie obłudnym. Ludzie mogą widzieć moje dobre zachowanie i w różnych sytuacjach powiedzieć, że jestem pokorny. Ale ludzi można oszukać, a Boga się nie da. Skoro niewolnik był tym najniżej stojącym w społecznym statusie, to czy może być jeszcze ktoś gorszy? Tak. Przestępcy i mordercy. I dlatego właśnie Jezusa zaliczono do grona przestępców. Dlatego jeszcze był najgorszym, bo tylko takich krzyżowali Rzymianie. Bo tych pospolitych to poddawano innej karze. I Chrystus także to przyjął, bo taka była wola Ojca. Przyjął wszystko, co na Niego przychodziło, bycie cieślą czy nauczycielem, ale nigdy nie dążył do tytułów i do zaszczytów. Nawet nie pozwalał, by do Niego mówiono mistrzu. Uzdrowiony mówił, by poszli do świątyni złożyć ofiarę. Niech się pomodlą do Boga, ale by o Nim nie mówili. Kiedy chciano go jakoś uhonorować, zawsze gdzieś tam znalazł drogę ucieczki. Nie chciał się wywyższać ponad innych ludzi. Jedno, czego bardzo oczekiwał, to właśnie, żeby oddawano chwałę Ojcu. I kiedy dzisiaj właśnie bierze tę miskę i zaczyna myć nogi uczniom, to jest sprzeciw. Nie będziesz mi nóg umywał. Mówi to ten, który jeszcze nie przejął władzy, a już wydaje dyspozycję. I to jeszcze komu?
Bogu. Dlaczego? Bo nie rozumie. Dlaczego ten, który jest ich mentorem, robi tak bardzo dziwną rzecz? Prosta odpowiedź. Bo jest pierwszym z ludzi, którzy żywią szacunek do każdego człowieka. Jest pierwszym, który uważa za godnego uwagi każdego. I uważa też, że wart jest poświęcenia mu czasu. Jest pierwszym, który nawet człowieka najbardziej zgnojonego przez życie podniesie i powie mu: kocham cię. Prawda jest taka, że powinniśmy mówić codziennie: Panie, jestem niczym i wszystko mam dzięki Tobie. A co mówimy? Ja jestem kimś, mi się należy, mam pierwszeństwo, jestem ważniejszy, mam więcej, jestem ja, a dopiero gdzieś wy. Kiedy Jezus klękał przed każdym z uczniów, wyrażał nie tylko pokorę, jaką powinniśmy się darzyć wzajemnie. Nie tylko powinniśmy sobie nogi nawzajem umywać, ale On nam przebaczył. Dlatego zauważyłem na początku, że Judasz jeszcze był w tym momencie obecny. On także otrzymał przebaczenie czynu, który dopiero nastąpi. Tak jak i Piotr i pozostali, którzy zwyczajnie zwiali z Getsemanii i gdzieś tam się zaszyją z obawy, żeby im się może krzywda jakaś nie stała. Jezus to przebaczył. Ta woda lecąca na stopy zbiera cały brud. Bo jeszcze nie należymy do Królestwa Bożego, ale ciągle żyjemy tym ziemskim światem. Chodząc i żyjąc, działając, zbieramy wszystko, co po drodze, i dobro, i zło. I ten pył sprawia, że ta nasza czystość i świeżość znikają. Od grzechu zaczynamy psuć się wewnętrznie. A to jest nasz obowiązek, żeby właśnie z tego grzechu się obmywać. Ktoś powiedział, że Chrystus właśnie tym gestem niejako wyspowiadał swoich uczniów. Wyspowiadał apostołów. I nas spowiada w sakramencie pojednania i pokuty. Obmywa nas tą wodą. Wyciera, byśmy byli czyści. Byśmy coraz częściej i coraz bardziej świadomie myśleli o tych sprawach nieba. Choć jeszcze musimy po tym świecie chodzić. Ojciec dał Jezusowi wszystko w Jego ręce. Tak słyszeliśmy w Ewangelii. A tym, co dzisiaj właśnie trzyma, są te brudne nogi apostołów. I zapewne tak samo brudne prześcieradło, którym jeszcze w naszych rozważaniach się pojawi. A to już będzie zupełnie inne płótno. Tak jak i będzie to zupełnie inny Chrystus. Dziś można powiedzieć, że tą misą właśnie jest Pan, który zebrał całe bogactwo świata na siebie. Wchłonął je. A jutro je złoży na ołtarzu krzyża. Bo wszystko, co wspominamy w tych dniach, wydarzyło się z miłości do nas. Jezus wcale nie musiał się stawać człowiekiem, bo w tej swojej boskiej naturze On był nieskończenie rozmiłowany w Ojcu. To trudne dzieło swojej miłości, jakie wypełnił Wielki Piątek, zdecydował się utrwalić właśnie dziś, podczas ostatniej wieczerzy, dając nam Najświętszą Eucharystię. Bo uczestnicząc w pełni w Eucharystii, możemy się zanurzyć w tej niepojętej dla nas miłości. I to właśnie Eucharystia powinna nam uświadamiać, że mamy uczyć się służby wobec siebie nawzajem. Bo Eucharystia nie jest przedstawieniem w teatrze, gdzie patrzę i siedzę i może mam mniejszą albo większą uwagę, ale biorę w niej udział. Przyjrzyjmy się Jezusowi. Jest pokorny, jest wolny, jest pewny. Jezus działa odważnie i zdecydowanie. Ma jasno sprecyzowany cel, który konsekwentnie realizuje. Bierze w swoje ręce brudne stopy apostołów, moje zlęknione serce, moje wszystkie nędze i paranoje tego świata. Nie ma w nim najmniejszej wątpliwości, że to, co robi, ma sens, bo wie, że od Boga wyszedł
i do Boga idzie. Amen.